Teraz trzeba uspokoić tych gnomów jednych, zasranych. This is a typical species of venomous tentacula. Cast incendio to wilt it. Dobra, dawaj tentakula, lecimy kurde na Bailando. A dlaczego się tutaj linia dialogowa nie odpaliła? To mnie w ogóle zastanawia. No ale myślę, że każdy się domyślił, że będziemy musieli tutaj gwiazdki zdobyć. To raczej było pewne. Okej, jestem z powrotem. Kontynuujmy dalej i znowu ona jest kurde w loży szyderców. Przestań się tak na mnie lampić. Ja pierdzielę. Czarne skrzynki tutaj mamy. Z tego co wiem i z tego co się orientuję, to są skrzynki z fasolkami, więc w sumie to powinienem olać sprawę, ale dla osób, które nie wiem, są ciekawe co są za, co jest za tymi krzakami, no to w sumie wam pokazuję, bo czemu by nie. Mam tylko nadzieję, że teraz mi się uda wszystkie gwiazdki zadań zebrać, bo nie powiem, że nie trochę mi na tym zależy. Gdyby mi nie zależało, to nie robiłbym przed tą sesją takiego mini powrotu do poprzednich dwóch zadań, żeby zdobyć wszystkie gwiazdki zadań. Tak zwane Challenge Stars, kurde. Dobra, tutaj o dziwo mamy skrzynki trochę inaczej wyglądające niż te czarne, czyli wygląda na to, że twórcy chcieli zrobić taką, wiecie, tak po połowie, że po prawej i lewej stronie tutaj od drzwi to są te czarne, a tutaj na wprost po lewej i prawej to są te drewniane skrzynki. Dobra, pierwsza gwiazdka zebrana. Tak więc ruszajmy w takim razie dalej. Tutaj widzę, że mamy coś do otwarcia. Jestem w sumie ciekaw, co to jest. Może to nam odblokuje też drzwiczki dalej, bo wydaje mi się, że jak, wiecie, odblokujemy Alohomorą, to tam dalej będziemy mieli coś zablokowane. Ale zobaczmy, kurde, zobaczmy, czy aby na pewno tak będzie. Jakiś flipendo tutaj mamy. Flipendo, kurde. I jeszcze raz flipendo, no dawaj. O proszę, coś tutaj odblokowaliśmy. Drzewko sobie w dół zjeżdża. Oj, schody się nawet nam... O proszę ty, co tutaj mamy na dole? O kurde. Fajnie to ogarnięte jest. Ładny secret. O, jeszcze karty żeśmy zdobyli. Co to jest w ogóle za karta? Newt Scamander. Sławny autor księgi Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. 1897. Data śmierci nieznana. Okej. Ej, ale co jak co tutaj wielki plusik dla wersji PC-towej Kamienia Filozoficznego, dlatego że w wersji na PS1, nie wiem jak z wersją na PS2, takich sekretów nie było, nie? A jak były, to nie były aż tak ładnie zrobione jak ten sekret, no bo powiedzmy sobie szczerze, kto by się domyślał, że tutaj jest, nie wiem, coś schowane, no nie? Jeszcze tutaj te schody pojawiające się, ja pierdzielę. Ekstrawagancko, kurde, moi drodzy, chciałem powiedzieć. Attacking that poor tree. That looks like a doxy. Ouch! To jest chyba pierwsza wersja, w której mamy coś takiego, że uczeń może pojawić się w zadaniu. Bo jakby ja nigdy nie widziałem, żeby jakiś z uczniów pojawiał się w zadaniach w trakcie, kiedy my je wykonujemy, w sensie takich sprawdzianów w sumie.
No ale dobra, myślę, że tutaj wszyscy ogarnęliście, o co chodzi. Po prostu trzeba użyć czar incendio, żeby te gałęzie opadły, żeby dostać się do tej gwiazdki. Dobra, Chocolate Frog zebrany. Ja chcę gwiazdkę. Dobra, 3 gwiazdki na 8 z tego, co chyba wiem. Au, 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 dobrze, 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 wyszliśmy, wszystko git. Olo homora. Ale mu homora, kurde. Flipendo! 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 Księga zapisu. I teraz mamy tutaj kolejną sekcję, która jest w sumie nawet ładnie ogarnięta. Widzę, tutaj mamy taki przeskok. Fajnie, fajnie. I zamiast takiego prowizorycznego mostku czy czegokolwiek, to po prostu twórcy stwierdzili, że zrobią coś a la taki domek na drzewie. I tutaj chylę czoła dla twórców za to. Bo naprawdę fajnie to ogarnięte jest. Oczywiście te tentakule nie będą, że tak powiem, zamrożone na jakiś dłuższy czas, bo one po prostu sobie, wiecie, będą chwilowo ogłuszone, więc miejcie to na uwadze, że używając Flipendo, tak na dobrą sprawę, nic nie robicie. Sorry, nie Flipendo, tylko Incendio. Incendio spell. Incendio! Flipendo! Ciekawe, co ja teraz odblokowałem. O, odblokowałem jakąś platformę. Okej. Yeah! Challenge Stars! Oczywiście muzyka gnomów musiała się tutaj odpalić, dlatego że w końcu z gnomami się widzimy teraz. O kurde, ty! Wypadł z baru, kurde, oddawajcie moje fasolki, ty! Złodzieje jedne! Co za głąby, oni myślą, że co, że to je, że to kurde ten, znalezione, nie kradzione, ta? Wolne żarty, ja na te fasolki kurde ciężko musiałem zarobić. Oni myślą, że se tak bezczelnie przyjdą, mnie uderzą i mnie podpierdzielą, nie? No to kurde, bezczelność level, nie wiem. Bezczelność level over 9000. Kurde, Michał, mów na spokojnie, nie gadaj za szybko, bo potem ludzie będą się zastanawiać, co ty kurde do nich gadasz. Dobra, tutaj mamy spokój. Na razie drzwiczki zamknięte. Wezmę może sobie tą fasolkę. A nie, nie mogę wziąć. Pff, frajerzy mi zablokowali dostęp do fasolki. W ogóle nie lubię tych trochę bugów z audio, że na przykład czasami Potter, wypowiadając jakieś zaklęcie, wiecie, będzie jakiś błąd w dźwięku i się okaże, że nic nie powiedział, nie? Ja czegoś takiego trochę nie lubię. Co to w ogóle jest? A, dobra, wiem o co chodzi. To jest zbiornik z wodą. I żeby drzwiczki się tam odblokowały, to musimy po prostu te wszystkie 3 kamienne statuetki przesunąć tam, by po prostu woda mogła opaść na te roślinki, żeby drzwi się odblokowały. To jest dosyć ciekawy patent, nie powiem, że nie. Bo jak widzicie, to na razie deszcz, a raczej woda psika tylko w jedną stronę, więc musimy teraz zrobić Flipendo, żeby mechanizm zaczął się kręcić i żeby drzwiczki nam się odblokowały. No i na samym końcu gwiazdka, która na nas czeka i się ładnie do nas uśmiecha. Wyzwanie Incendio to jest pierwsze wyzwanie, gdzie jest podzielone na 2 części, jak zauważyliście, ponieważ poprzednie wyzwania były tylko jednoczęściowe, a tutaj mamy 2-częściowe wyzwanie. Fajna odmiana, nie powiem, że nie. I znowu, kurde, te gnomy musiały się pojawić. No nie mogły, po prostu nie mogły się nie pojawić. Ale palcie wroty. Ładne tutaj drzewka są. To jest brzoza, czy co to jest w ogóle za typ drzewa? Pewnie jakieś magiczne, pewnie takie typowo hogwardowe drzewa. O! Zobaczmy, co tutaj mamy. Flipendo!
przejście mamy sobie odblokowane. I teraz uwaga na jadowitą tentakulę. Nie! Jako tako ominąłem tą tentakulę. Mogło być gorzej. Coś jeszcze tutaj masz? Nie. O, żabka. Przy okazji się wyleczę, czemu by nie? Ponownie starcie z groźnymi krzakami. Szkoda tylko, że tutaj jest jedna skrzynka, bo w sumie fajnie byłoby, gdyby teraz po drugiej stronie była tutaj skrzynka z jakąś kartą kolekcjonerską. Albo z jakimś... A nie, czekajcie, tutaj jest jakaś jeszcze skrzynka, o proszę. Okej, 169. Chocolate Frog. I teraz przesuńmy sobie, zobaczymy co się stanie. Pewnie drzwi tylko się odblokują, nic więcej. Albo będziemy musieli znowu... Najpierw pewnie odblokujemy sobie kratę, a potem drzwi, coś takiego. No, w sumie na odwrót powiedziałem, najpierw drzwi, a potem kraty. Ale wydawało mi się, że najpierw to będzie na takiej zasadzie, że wiecie, odblokuję jakby... zapadnie z kratą, a dopiero potem z drzwiami. O kurde, ty, ale ładnie tutaj ogarnęli to pomieszczenie. Fajny mrok tutaj jest. Takie fioletowo-czarne światło, wiecie, takie kurde edgy, nie? To lecimy, kurde. Znowu, kurde, muzyka, jakbyśmy robili wyzwanie Bettiego Borda. A dobra. Dawaj, dawaj, Harry, i lecimy do góry. Na razie w dupy z tymi tentakulami. Tam coś jest u góry. Jestem pewien na 100%. Co? Co tu robi? Dobra, nie będę tutaj kwestionował logiki Hogwartu, bo tak jak już wspominałem poprzednim razem, Hogwart takowej nie posiada. Trzeba się tutaj rozpędzić. Dobra, mamy tam gwiazdkę zadań. Fajnie, fajnie. W sumie i tak byśmy musieli się tutaj dostać, no bo inaczej byśmy tych drzwi nie odblokowali, więc... W sumie dobrze, że tutaj żeśmy przeszli, bo inaczej bym tutaj utkwił i byłaby po prostu dupa. Naprawdę tylko fasolki. Myślałem, że tutaj będzie karta kolekcjonerska. To byłoby lepsze w sumie. No i teraz taką samą drogę musimy pokonać. Tyle, że w dół. Co jest trochę łatwiejsze, bo jednak nie musimy, wiecie, się wspinać, tylko po prostu schodzimy. Nic więcej. I ominiemy sobie chyba te tentakule w jakiś sposób. No, w jakiś się udało. A te mniejsze po prostu będziemy sobie normalnie tak atakować, bez żadnych tutaj skrupułów.